Przepraszam bardzo, dobry wieczór. Cześć! Cześć, nie widzieliśmy się cały tydzień. Chciałem cię spytać, co właściwie cię sprowadza tutaj dzisiaj? Dlaczego ty tu dzisiaj jest? To znaczy właściwie chyba przegapiliśmy najfajniejszy punkt, no nie? To znaczy początek, który rozpoczął się od gorących składań, jak słyszałam. Nie. Ja jestem od początku, nic nie przegapiłem. Przepraszam, dlaczego? Ale ja cię mogę udzielić. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Jasne. Okej, proszę Państwa, kolejny przystanek na naszej drodze. Małgosia. Małgosiu, dlaczego właściwie dzisiaj akurat tutaj postanowiłaś spędzić wieczór, a nie gdzie indziej? Marian, dlaczego zadajesz mi takie pytania? Chodzi nam o szczere odpowiedzi. Oczywiście obiecujemy Ci całkowitą dyskrecję. Bo wiedziałam, że spotkam tutaj przystojnych mężczyzn, na przykład Ciebie i Wojtka. Wojtek, dlaczego tutaj się dzisiaj wieczorem znalazłeś? Tak, Wojtek, co ty zobaczyłem kamerzystów i chciałem się wtrążolić w kamerę, żeby mnie też nagrali. Możesz pojechać do mamy i powiedzieć, haj mam. Moja mama tego nie zobaczy, nie mogę tego zrobić. A poza tym jestem u siebie, a ty mówisz, co ja dzisiaj tutaj robię? Co trzeba zrobić, żeby zostać artystą? A dokładnie nic. Dokładnie nic. A po prostu polecić na całkowitą melancholię, śmucki, nic. Nic nie robić. A jak chcesz to zrobić, to zostaniesz biurokratą. Czy artysta powinien być przystojny? I don't speak Polish. Artysta jest to młody, przystojny, bogaty i wygadany chłopak. Czy artysta powinien być przystojny? Niekoniecznie, ale stary musi być. Siwe włosy. Artysta nie musi być stary, może być bardzo młody i mieć przyprawianą brodę. Ja nie widzę, bo ten flash mi... Ja nie widzę nic teraz. Nie, ale musi być stary, tak. I siwe, długie takie włosy. Klaudia jest też bardzo fajna. Która to jest Klaudia? Klaudia, tamta jest Klaudia. To jest Klaudia? Beautiful, popatrz. Była dziewczyna ta dziora, tego tutaj, co tam stoi. O. To jest Tadek, były facet Klaudii. Już teraz nie są razem. Witamy. Czego? Jak się bawisz? Dopiero wszedłem. I? Główna gwiazdeczka telewizji. Dużo ludzi. Rozpoznałeś już teren, czy jeszcze nie? No właśnie rozpoznałem kolegę Warzechę, który dzisiaj nie przyszedł do radia i dostał po prostu odpowiedni... Jak to jest z cenzurą u was? Jolał. Opie. Słuchaj, znasz większość tych ludzi. Która kobieta najbardziej się podoba? Ale ja dopiero wszedłem, a poza tym kobiety wszystkie są piękne. Pytałem. On jest monogamiczny, o żadne kobiety nie pytaj. Spoko mi tutaj. Ruczniwki. Spoko mi tutaj. Pytałem przed chwilą Takisa, która kobieta mu się najbardziej podoba, powiedział, że ty. Ale on go widział z tyłu, on go z przodu nie widział. Ja nie wiem, czy Takis widział taki film The Crying Game. Wyczuwam pewną analogię.